Siemka, z tej strony Prasołt i witam was w kolejnym odcinku z The Casting of Frank Stone. Jak ostatnio pamiętacie, skończyliśmy sobie rozdział czwarty i zaczęliśmy sobie rozdział piąty. W tym odcinku już pewnie sobie go skończymy, a to czy zaczniemy rozdział szósty, to w sumie zobaczymy. I słuchajcie, tutaj jak mamy tą kratę, gdzie kiedyś sam właśnie ją sobie otwierał, żeby zejść tam na dół i dostać się do huty. Mamy tutaj łom. Jeśli wam się nie udało zrobić quick time eventu, to prawdopodobnie ten łom będzie połamany i nie będzie nam do niczego potrzebny. Nie zdobędziecie bibelotu przez to właśnie. No i dobra, musimy się teraz udać w tą stronę. Jakoś tak na lewo właśnie. Sobie otworzyć drzwi. No i proszę bardzo. No i drewniana maska Oni, no tutaj wiadomo, że chodzi o samego killera Oni. No i dobra. Następna znajdźka będzie gdzieś w środku huty, jakoś tak. Trzeba wszystko posprawdzać. Tu nas chyba nie było, co? No ale w sumie nie mamy po co tutaj iść. Też zamknięte będzie. Tyle w połowie zastawione siatką to. Musimy do naszych kompanów wrócić. Tutaj mamy bibeloty, to nie będę nawet tego otwierać. Aha. Hej, myślałem, że to jest przejście. No jak widać nie. Chris. Okej, ta klamka się nawet wcześniej nie świeciła. Ale okej, już nie komentuję, naprawdę. Najgorętszy płomień hartuje najtwardszą stal. Howard Kinsey Tester. No właśnie, to jest to miejsce, gdzie sam zabił Franka Stone'a. You okay? No, yeah. It's just this is right where my dad came face to face with Frank Stone. I always had a mental picture of it, but now that I'm actually seeing it with my own eyes, I don't know, it's different. Znaleźć miejsce do nakręcenia sceny. I tutaj mamy kolejny bibelot. Okej, ale jak tam się dostać, to ja nie wiem. Czekajcie. Porozmawiaj z Chris. Chwila, Jezu.
bawić ze mną chcesz? Dobra, i tutaj możemy po niej sobie dźwigienkę. Mamy kolejny przedmiot. No i dobra. Zarażony szczur. Zebrałem 5 nazwisk, ale nie czuję się bliżej czegoś chyba. Nie wiem do czego może być ten szczur. Nie wiem czy nie do takiego powykrzywianego killera, który się odbija od ścian. Dzięki temu raszuje po prostu. Będzie zamknięte. Jak żeby inaczej. Dobra, i dopiero jak będziemy grać Chris, to dopiero będziemy mieli następną znajdźkę. Here's what we're gonna do. Jaime, Chris, you start here. Robert and I will follow. Bonnie, just stay behind and try not to make too much sound while we're rolling. You got it, boss. All right. Everybody ready for a take? Lights ready. Sound speeds. Jaime, Chris, all set. And action. Is there something else you want to say to me? Because now's your last chance. Yeah, as a matter of fact, there is. Don't do this. I have to. No, you don't. You know that's not true. Well, maybe I'd feel better if it were anyone else. Who else is there? But it's not fair. No one said it was. Already lost Mom and Dad. I don't want to lose you too. Now who's being unfair? At least I'm not being selfish. Selfish? I'm doing this for you. I'm doing this for our parents. If I can pull this off, it might not be too late to save Mom and Dad. That's impossible. Nothing is impossible. Something about this just doesn't seem right. Do you trust me? I... Do you trust me? Yes, of course! Then you know what I have to do. And cut! Nie wiem, co to był za dźwięk. Totally, felt like just what this thing needed. How was the lighting? It was great, thanks. Did you hear that weird groan right at the end there? Jak ten Robert się szczerzył, no, tak nienaturalnie mega. How'd I do? Jaime, it was perfect. Do you really think so? It was everything we needed the scene to do. You okay? Yeah. Something about this just doesn't seem right. Okay. That's not what I sounded like. I don't know. It was pretty spot on. Gotta agree. Gotta agree. I don't go around doing impressions of you dopes. You do impressions of me all the time. And me. I feel honored to have just joined the list. Hot damn, kids. That was fun. You really thought it was okay? Yeah, better than half the films I see in New York. I mean, one of them was just a 5-hour shot of a guy sleeping. Wow. Seriously. I'm impressed. But, I gotta be honest. What? You really didn't think I'd notice what you were doing? What was I doing? Just playing out your own bullshit interpretation of real life.
I don't understand. Sacrificing your own life for the good of your sibling and your parents? Definitely sounds familiar. Almost like it could even be based on someone we know, but gee, I wonder who. That's not fair, Bonnie. No one said it was. We're trying to make something fun. I'm not trying to make everyone else miserable. At least I'm not being selfish. Selfish? Don't throw the lines back at me. What? You don't want to tell me how noble it is that you're making this movie with your girlfriend while I had to scrub my entire life to take care of you and Dad? I liked it better when you were gone. Tak, pokłóćcie się i popłaczcie. Hey, Bonnie? You want to come outside with me for a minute? I could use your help with something. Yeah, sure. Whatever. So, I just wanted to tell you how much I loved making this movie with you. Me too. I mean, with you, not with me also. You know what I mean. I think we should do something special to mark the occasion. So, I don't know if I'm quite ready to break out the champagne just yet. But we finished the movie. It's in the can. We finished the shoot, yeah, but... we're still gonna have to sell people on this thing. Okay, sure. We should keep exploring this place while we still can. I don't know if that's a good idea. Well, if we can just get, like, one more shot of something directly connected to Frank Stone, like anything he might have left behind, we'll get all the attention in the world. We should look for that place from the newspaper article, the machine shop. Hey, Chris. Używaj L2, aby podnosić kamerę. What can you see? Something freaky. I don't know if I can describe it. I'll try shooting a little. Właśnie to widzieliśmy w poprzednim odcinku. Whoa! Ain't that something? Ah, rats. What's that? Camera needs cranking. Hold on. That did it. Okay, let me get more. Whatever the hell that was, it's gonna look great in the movie. Dora will take us to the machine shop? Wiem, że już jest właśnie piąty rozdział, a tak szczerze to nic się nie dzieje na ten moment. Mam nadzieję, że akcja się rozkręci jeszcze w tym odcinku. Inaczej się mega zawiodę. Zero quick time eventów praktycznie. Zero. Walki o życie, czegokolwiek. Do cholery, no. Poszukaj wejścia do warsztatu. Dobra, słuchajcie, musimy najpierw iść tutaj, na prawo. Don't you think it's weird how obsessed with this place he is? I guess so. I mean, he always has been. Long as I can remember. I didn't even know it was weird until I got old enough to realize all the long walks he liked to take in the middle of the night were in the abandoned steel mill where he killed a guy. Maybe that's why he comes back. Dobra, tutaj będziemy mieli też właśnie relikt. Dokładnie tutaj. No i mamy relikt klauna.
taki sam dźwięk wydaje jak ten, jak kogoś uderzy. What do you mean? Dead end. Not this way. What were we? Oh, yes. Right. It's more like an obsession. And it's gotten pretty weird. Okay, elaborate on that, please. Maybe it's just the way he was dealing with all the stress or guilt or whatever, but he sort of started researching all kinds of non-traditional philosophies. Non-traditional. Czekajcie, bo to jest chyba tam na górze. Acupuncture? With all the pins? No, no. Wait, you don't mean like occult stuff? Look, I shouldn't have said anything. O, tu mogę użyć tego kluczyka, który zebrałem w tamtym odcinku. I tutaj chyba będziemy mieli właśnie ten bibelot. Whatever you say, man. A, okej. Okay. Się domyślam, gdzie to trzeba wziąć. Tylko właśnie, czy to jest droga dalej? Ale nie, jest. Znaczy droga dalej, no to jest droga do bibelotu. A może i też do celu, zobaczymy. Tak sobie dotknęła paluszkiem drabiny i cała się zsunęła, nie? Normalne. Dobra, musimy sobie teraz półki tutaj jeszcze ogarnąć. Trzeba je wysunąć tutaj. To już chyba nie mogę. Oni śmiesznie skaczą, nie mogę. O Boże. No i tutaj mamy ten bibelot. To jest ten czwarty zaległy. Kurde, też kojarzę, że to jest... Nie wiem, czy to nie jest do Huntresski albo do tego typa, co K-pop gra. Kurde, nie wiem, jak on się nazywał. Ale chyba wydaje mi się, że do Huntresski raczej. Czekajcie. Bo ja muszę się... A, dobra.
O, dopiero w jakiejś następnej sekwencji będzie. Chyba musimy iść tędy. Tam żadnej innej drogi nie widziałem. Chris, you really know how to find the coolest stuff. Totally. Nice work, Chris. Let's look around and see what we can find. Yes. Yeah. You really think we're gonna find anything the police miss? They're pretty thorough, right? They do miss stuff. Look at that. The train? Yeah. Yeah, in the article, it's a skeleton crew now. We're all pulling triple duty. I'm the only one left who even knows how to work some of the machines. The rolling miller, the shears, the freight transfer system, said Frank Stone. If Frank was the only one left who knew how to use the freight transfer system, and that one's still suspended, I bet it never got searched. Not thoroughly. Ah, good point. I doubt there's any bodies in there. There's no harm in looking, though, right? If it's even possible to get up there. Let's find a way. Come on. Robercie cały czas szczerzy. Miał ADHD jakieś. Poszukaj drogi do pociągu. Się tu rozglądam, czy nie ma nic do sprawdzenia. Tutaj niby żadnej znajdźki nie będzie. Ale no i tak fajnie byłoby się rozejrzeć. Okej, to jakąś kłódkę mamy. Maybe there's something useful in there. Jest kluczyk. Let's have a look, see. This should open the door, right? No chyba na dole coś tam jest do włączenia. Tu kabel nas chyba prowadzi, nie? Nie, dobra, gdzieś indziej, sorry. No ale gdzieś tam po drugiej stronie. Nie mogę przejść tędy. Sprawdź, co znalazł Robert. O kurde! Generator z DBD. Ale jaja. Broken? Looks like, yeah. Let me take a look. Hey, can I ask you something there? Sure. How come you never asked me to work on your movie? Oh, well, it's Chris's movie. Dobra, ja muszę się przygotować na jakieś quick time eventy, bo to może być bardzo możliwe. I could have been helping you right from the start. But it's not that wasn't wasn't what?
we're making a horror movie, yeah, but like, I don't know. Point was for me and my girlfriend and best friend to all do something together. Like, just us. So, I'm just in the way. Czegoś takiego nie powiedział. All right, look. Nie było żadnej mniejszej decyzji. I've been trying to get a few minutes alone to talk to Chris, and it hasn't been easy. You're annoyed that Chris doesn't want to run off and make out with you in the lair of the man who nearly made me an orphan. That's not what I said. It's not my fault she's more focused on her work than you, man. Give me a break. What's up, party people? So that door over there needs power for it to open. I saw a key in there. Think it could be useful? Could be, yeah. Generator working? Nah. Unfortunately, it's toast. I can get it working. Just need to scrounge up a few parts and it'll be good as new. Then let's go scrounging. Najczęściej, aby naprawić generator. This might work with the generator. No i dobra. Mamy dwie części. Tyle nam starczy. Kiedy będziesz trzymać R2 w celu naprawy generatora, pojawią się testy umiejętności. Naciśnij X, gdy wskaźnik znajdzie się w strefie powodzenia. Trafienie w pełną część zapewni dodatkowe postępy. Nieudana próba spowoduje niepowodzenie i usunie część postępów w naprawie. Czyli tak jak ten. RDBD. Ale z mega opóźnieniem to czasami wchodzi. Żadnego Greata nie trafiłem, bo serio z takim dziwnym opóźnieniem to wszystko wchodzi i ja mówię sobie, dobra, nie będę ryzykować, bo jeszcze nie trafię, albo wcisnę zbyt wcześnie, niż sądziłem, że wcisnę. No ale dobra, bo właśnie zależy mi na tym, żeby naprawić wszystkie te generatory, bo łącznie generatorów grze będzie do naprawienia 3 generatory? No, jakoś tak. To co kojarzę w postępach do trofeum, to właśnie tyle pokazywało. Oh yeah. Now we're getting somewhere. Znajdź drogę do biura. No dobra, już widzę, że tutaj trzeba będzie przestawić. Tylko czy my tu coś mamy do podniesienia, czy coś? Okej. Tutaj. Jest inne przejście.
boy, they got me crawling through the roof ducts like a raccoon. Okay, what have we here? Zostały nam 4 bibeloty do zebrania. Tam jest ten 6 mój niezebrany. No ale to dopiero po przejściu gry będę mógł sobie to ponownie zdobyć. Hech. Sobie gra tak zażyczyła. So, what do you unlock, little key? Twój pasnoty roztwierają, wiesz? To daj Chris od razu. Find anything? Yep. It's got a label on it. F. Stone. Holy shit. You think? This could be a real connection to Frank Stone. Oh, man. Let's see if the key unlocks the boxcar. Kim cudem oni już są tutaj na górze? No. Mogę! No nie, no bliżej ciebie, Chris, stać nie mogę. I'll go first. Easy as one, two, three. Well, if it's that easy. Got you. Dobra, myślę, że go nie złapę. Thanks, man. That would not have been a pleasant way to go. I would not have wanted to break it to your dad. That would be an even more unpleasant way to go. Yo, check it. Wow. Right through the wall. Okay. Czy ja się ręka w słoiku? Oh, shit! Damn! Is that a... Yeah. And it's got friends. Huh. This is insane. Zbadaj gniazdo. Dobra, tu mamy pierwszą znajdźkę. Dziennik Millwright. O, fuck. Other people. Parker D. Nie, chcę być blisko. Czuć każde uderzenie. Słyszeć ich krzyki. Kessler E. Tym razem niech to potrwa. Lepsza kontrola. Te małe cięcia na szyi muszą być czyste. Skosztuj ich strachu. Istota stworzona, by oczyścić świat. Używaj tego, co masz pod ręką. Nie. Nie to, co widzę nocą, budzi przerażenie. Poprzycinać i naprawić. Okej. Okay. Creepy. A hatch. This must be how Stone got in and out.
ale czekajcie, bo... Nie wiem, czy mi się to zaliczyło po prostu. Wait, kolekcja. To był artefakt czempiona. Tak, zaliczyły się te projekty broni. Mamy już 6. Tu mamy bardzo mało. Mordercze i huty też tylko 3. No ale dobra, zaraz powinniśmy zacząć rozdział 6. I guess the cops never connected Frank Stone to this. Syn Calhernów i jego przyjaciółka zostali zamordowani. Poniedziałek, 17 września 1962 rok. Po kilku dniach plotek i spekulacji szeryf Lloyd Cusish, czyli ten, który no, przywłaszczył sobie zabicie Franka Stone'a, potwierdził ostatniego wieczora, że traktuje śmierć George'a Calherna i Joyce Barton, do której doszło w Hawkline Point w zeszły wtorek, jako podwójne morderstwo. George Calhern, lat 28, syn cieszącego się powszechnym szacunkiem właściciela apteki w Cedar Hills, Williama Calherna, zginął wraz z przyjaciółką Joyce Barton, po tym jak ich samochód rozbił się i stanął w płomieniach. Którzy prawa pracowali niezmordowanie przez cały weekend i ustalili, że samochód pana Calherna opuścił drogę, choć nie znajdował się wcześniej w ruchu, co wskazuje na udział w wypadku osób trzecich. Wieści o kolejnym morderstwie w naszej spokojnej społeczności to szok dla nas wszystkich, zwłaszcza że doszło do niego tak szybko po lipcowym zabójstwie wdowy Dorothy Clay. Lecz podobnie jak wtedy, kiedy po szybkim śledztwie szeryf Cusish ujął i doprowadził do skazania jej bratanka Elvina, musimy mieć nadzieję i modlić się o szybkie. I sprawiedliwe zamknięcie i obecnej sprawy. Nie wiem, czy to jest takie potrzebne, ale never mind. A, dobra. No, widzę, że tutaj ładna kolekcja. Nie powiem. Mamy włas dosłownie taki sam jak w DBD. Zazwyczaj ten włas się pojawia, jak już zostaje ostatni survivor. Powiedzmy, macie do zrobienia 5 albo 4 geny. No i od razu macie taką klapę właśnie zrespioną. No dobra, w tym rozdziale już nic nie będzie, więc pewnie będziemy sobie go zaraz kończyć. Oh! Damn! I think she was one of Stone's victims. They never found her. To ta dziewczyna chyba z gazety. I don't think the police ever found this place. How do you know? Because they went and just left all this stuff here. I'm sorry, man. I think I gotta go get my dad now. What? This is like real deal, no joke kind of shit, man. No, you can't get the sheriff now. I'm serious. We really shouldn't be in here anymore. Robert, back off, man. Just wait. Wait for what? Chris, I know how important your movie is. But this whole place is part of an actual murder case now. It's ancient history. There's no statute of limitations on murder. Which means right now, we're tampering with evidence. You want to fuck with that? But the movie? The movie's done. I thought you... Robert's right. You should get the sheriff. We got what we need. Go. Just don't touch anything else, okay?
Skończ się rozglądać i opuść to miejsce. Fajnie by było, bo w sumie już powinniśmy kończyć. Dobra, no, zejdźmy. Kończymy piąty rozdział, dalej się nic nie dzieje. Znaczy wiecie, no, niby odkrywamy tutaj jakieś sekrety tego Franka Stone'a, ale kurde, action, action. Serio, wzięłaś to ze sobą? Chora jesteś? Aha. You think moving that's such a good idea? No way, I'm not getting a shot of this thing. Yeah, but it's like evidence. Nobody can prove we knew that before we got the shot. Plausible deniability, man. I don't think that's what that means. Well, I won't tell if you don't. I think you're missing the point. This is the point. You've been like obsessed with making this movie all about Frank Stone ever since you heard about him. So? So it doesn't feel like it's our movie anymore. It feels like it's your movie. We're making this movie together. Doesn't feel like we're doing much together at all lately. Not just the two of us. Hi, May. Every time I turn around, there you are with Robert. I can't seem to get a second alone with you. We're alone now. Yeah. And all I can think about is you and Robert. You asked Linda to work on the movie with us. We needed help. And she's my friend. I wanted you guys to get to know each other. Well, sometimes it feels like I'm being ganged up on. That's not true. We're not ganging up on you. It's how I feel. Yeah, but it's not true. You don't get to tell me how I feel, man. Dorośnijcie, oboje. I understand where you're coming from. We can talk about it. But right now, we're running out of time, and I just want to focus on finishing up and getting out of here. And then, as soon as we're done, it's you and me again, all the way. Okay. Yeah, sure. I appreciate that you'll hear me out. Thank you. Yeah. Aww. So, should we wait outside? You go. I'll be right there, promise. Please don't make me jealous. Zdecydowano się kontynuować związek z Chris. Huh. Is there a reason I should be? You? Okej, okay, nie wiem co się teraz dzieje. No i kolejną kamerę zepsułaś, no wiesz co? I don't know. What the hell? Dobra, zaczyna się coś dziać. A czy ja coś z tego zrozumiem? What the fuck? Co jest? Portala dwójkę gramy? O cholera jasna.
szczerze nie wiem, jakbym miał pomóc Jaime i co ten potwór mi zrobi. Ale boję się, że Chris się coś stanie. Chociaż, no... Wiecie, nawet jakbym miał ominąć tego upiora albo jakoś go pokonać, po pierwsze nie mam czym, po drugie nie wiem, czy nie zostaniemy wciągnięci razem z Chris do tego portalu. To nie ma sensu. Przepraszam. Najwyżej będę save'a powtarzać. No domyślam się, Chris. Przepraszam. Tyle byś nie umarła. Ale rzeczywiście to jakiś portal, ale gdzie on prowadzi, co on robi, nie mam pojęcia, totalnie. Nie wiem, czy też podjąłem dobrą decyzję, ale w następnym odcinku na pewno sobie zaczniemy rozdział 6. Który będzie się nazywać Poza Bramą? Za Bramą, o, no. I on... O, też nie będzie jakiś ten długi. Chyba też na jeden odcinek będzie akurat, zobaczymy. No ale jestem ciekaw, co z Chris. Co z Chris się ostatecznie stało, ale wydaje mi się, że przeżyła. I że będę mógł jakoś ją tam uratować. Ale słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z The Casting of Frank Stone.